najbliższym wydaniu Kroniki zobaczymy, jak przebiegł 21. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Sprawdzimy, jak i gdzie przebiegały tegoroczne ferie. Obierzemy kierunek Gołdap i zajrzymy na towarzyszące mu wydarzenia. Sprawdzimy, jak kręci się film na planie produkcji Wajda Studio. A także zwiedzimy wnętrze gołdapskiej pijalni oraz nowego obiektu spółdzielni mieszkaniowej. $24,850. Tyle zebrał gołdapski sztab podczas kwesty, licytacji, koncertów i innych działań podczas tegorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To ponad 3000 więcej niż rok temu. Wieczorem z mostu na rynku miejskim poleciało do nieba 21 lampionów. Na plebanii, w bibliotece publicznej, w domu kultury, na nartach, na basenie czy w hali sportowej można było spędzić styczniowy czas wolny. Dzieci i młodzież mogły pograć na komputerze, potańczyć, pomalować czy pograć w piłkę lub popływać. Pogoda również zachęcała do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Piąta edycja tygodniowego festiwalu Kierunek Gołdap za nami. Na zainteresowanych jak zwykle czekało wiele ciekawych propozycji. Pierwszego dnia w Muzeum Ziemi Gołdapskiej odbyło się spotkanie z Pawłem Trykiem. Podróżnik podzielił się swoimi wspomnieniami, refleksjami z pobytów na Syberii oraz zaprezentował zdjęcia z mroźnego i dzikiego, ale jakże urokliwego kawałka naszego globu. Fanów teatru Gołdapski Dom Kultury zaprosił na spektakl Gabinet w wykonaniu Pauliny Holc oraz Rafała Koseckiego. Nie zabrakło również spotkań z twórczością filmową. Obejrzeć można było filmy Sławomira Romaniuka oraz Dariusza Szady-Bożyszkowskiego podczas projekcji pod nazwą Zatrzymane w czasie i przestrzeni. Na pasjonatów fotografii czekały dwie wystawy. Pierwszą o nazwie Afryka, autorstwa Piotra Komockiego, otwarto w holu Biblioteki Publicznej w Gołdapi. Autor skupia się na twarzach i życiu codziennym mieszkańców Afryki. Druga wystawa jest zbiorem ciekawych pejzaży, dalekich planów i przyrody Stanów Zjednoczonych. My American Dream Macieja Rakowskiego można obejrzeć w Galerii K2 Domu Kultury. Kierunek Gołdap to także satyra i koncerty. Swój program satyryczny zaprezentował aktor Sławomir Holand. W tegorocznej edycji wystąpiły Hanna Banaszak, Agnieszka Chrzanowska oraz promująca swoją nową płytę Dorota Miśkiewicz. Że jestem zwyczajnie. Podczas jednego z wieczorów odbył się benefis Roberta Magielnickiego pod tytułem 40 lat minęło, podsumowujący jego twórczość. Na scenie, prócz sprawcy zamieszania, spotkaliśmy jego przyjaciół oraz rodzinę. Koncert przepleciony był ciekawostkami z życia autora. Oczy mojego ojca to film, jaki kręcą w gminie Gołdap Studio Munka SFP oraz Wajda Studio. Krótkometrażowa fabuła opowiada o życiu wegetującej rodziny, której członkowie doprowadzają się do granic bólu, walcząc o resztki godności, mówi reżyser Bartosz Blaszke. Pierwsze kadry zostały nakręcone w Pietraszkach, premiera filmu planowana jest na drugą połowę 2013 roku. Zajrzyjmy teraz do wnętrza pijalni wód mineralnych, w której zobaczymy mini tężnie, napijemy się wody leczniczej oraz solankowej z dwóch ujęć.
Ponadto we wnętrzu budynku znajduje się grota solna. Otwarcie obiektu w dzielnicy uzdrowiskowej planowane jest na 1 maja. Materiał ten realizowaliśmy przy okazji kręcenia materiałów do cyklu Polska Kreta. Teraz coś dla ducha i dla zdrowia. Odwiedziliśmy z kamerą nowe pomieszczenia spółdzielni mieszkaniowej w Gołdapi przy ulicy Paderewskiego 16. Gołdapianie i goście będą mogli skorzystać z kafejki internetowej, siłowni oraz zajęć w sali fitness. Miesiąc spędził w przedszkolu samorządowym Miś Maciuś, który przyjechał z dalekiego Cieszyna. Mały niedźwiadek wędruje wzdłuż granic Polski w ramach projektu edukacyjnego i z pomocą przedszkolaków poznaje przygraniczne miejscowości. To dobra okazja do zwiedzenia lokalnych terenów przez najmłodszych i Misia Maciusia oczywiście. Jaka wiadomość w moim życiu była najfajniejsza? Ale z perspektywy czasu, no niekoniecznie. Idę sobie dać pusia, dzisiaj chora jest. Zawsze każdy się wymiłuje. Panna, o to chodzi. No, to... No sam.